Grywamy z Arkon 2 do 1, ale mimo to przez myśl przechodzi słowo niedosyt. No na pewno, bo mi się wydaje, że dzisiaj zasłużyliśmy na wygraną. Zdecydowanie, bo dobrze graliśmy w piłkę. No szkoda tej bramki straconej, no ale myślę, że jeszcze jedna bramka stracona bardziej podbudowuje i będziemy jeszcze lepiej grali w Gdyni. Macie patent na zespoły z Ekstraklasy w Pucharze Polski? No nie wiem, no chcemy jak najlepiej zagrać, tak jak trener nam swoją wiedzę przekazuje w szatni i chcemy ją na boisku później przełożyć i mi się wydaje, że dzisiaj ten plan w 100% zrealizowaliśmy i oby tak dalej w następnych meczach. Również chyba Arka Wam leży, bo zawsze te wyniki są korzystne dla naszego zespołu. No tak, no fajnie, z tego co wiem, bo ja tu jestem niecały rok, no to wiem, że mecze tu pomiędzy Truteksem a Arką to zawsze były takie wyrównane i w dobrym tempie mecze wyglądało. No a my się bardzo cieszymy z tej wygranej dzisiaj i oby tak dalej. No. Ten tydzień naprawdę będzie iście trudny, bo już w sobotę Chojnczanka i znowu taki dodatkowy smaczek w postaci, może być jakichś derbów. No tak, no wiadomo jakie mecze tu dla kibiców są z Chojnczanką, no ale my od dziś już się regenerujemy i chcemy w jak najlepszy sposób się przygotować do meczu z Chojnczanką i ten mecz wygrać, żebyśmy dobry ten tydzień skończyli. Dzięki. Dzięki bardzo.